Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest prawdziwy strach, co to znaczy mieszkać w kanałach przez wiele, wiele miesięcy i jak potrafi okrutna być wojna, to ten film jest dla Was. Mowa oczywiście o filmie Agnieszki Holland W ciemności z 2011 roku. Głównym bohaterem filmu jest kanalarz Socha, w tej roli Robert Mickiewicz, który razem z kolegą, z Szczepkiem szabrują. Kradną, co się tylko da, od Niemców, oczywiście, bo tylko od nich można. I pewnego dnia w kanałach znajdują konkretną grupę Żydów, którzy uciekają z getta zaraz przed masakrą tegoże. No i oczywiście smykałka, pieniądze. No postanawiają, że dobra, pomożemy wam, płacicie tyle i tyle dziennie i zaprowadzimy was w miejsce, gdzie jest bezpiecznie w kanałach. Będziecie dostawali dzień w dzień jedzenie. Tyle wydaje mi się jako zaraz wystarczy, bo według mnie raczej większość ludzi zna, a przynajmniej powinna znać historię właśnie Sochy. Zarówno Robert Więckiewicz, jak i reżyserka Agnieszka Holland zrobili wyśmienitą robotę. Naprawdę. To, że ten film był nominowany do Oscara, to nie jest przypadek. Bez obrazy dla nikogo, ale to nie jest żaden tam Wałęsa Andrzeja Wajdy, gdzie się wyśle, może coś pójdzie, pójdzie. Nie, nie. To jest historia autentyczna. Film jest właśnie oparty o fakty. I jest zrobiony rzetelnie, dobrze i fajnie. Są pokazane wszelkie te animozje, typu Polacy nie za bardzo wierzą Żydom, Żydzi Polakom i tak dalej, ale wszyscy się jednoczą przeciwko Niemcom. Dodatkowo jeszcze wchodzi wątek ukraiński, który teraz nabiera, że tak powiem, nowego znaczenia i jest naprawdę wszystko fajnie zrobione. Więckiewicz jest jak Więckiewicz, no po prostu jest świetny. Czy to jest właśnie W ciemności, czy to jest Wałęsa, czy to jest chociażby Pod mocnym aniołem, on jest zawsze świetny. Muszę wam przyznać, że oglądałem ten film tak troszeczkę ciężko, bo tak, bo niby ten Socha to jest taki typ warszawskiego cwaniaczka, mimo że jak to się dzieje w Lwowie, ale to jest taki, okej, tutaj potrafię załatwić, tu wykombinuję, temu sprzedam taniej, temu kupię drzwi i tak dalej. Tak jest koleś, ale w miarę jak film sobie płynie, jak akcja się dzieje, przekonaj mi się, że to rzeczywiście facet, który chce coś zmienić, chce coś zrobić, mimo że są przeciwności, które po prostu mogłyby niejednego powalić, a on daje radę. I zaskoczyło mnie, ponieważ na końcu filmu jest kilka faktów odnośnie tego, co się wydarzyło po filmie, lata po filmie. Socha właśnie zginął w 1946 roku. Można powiedzieć zaraz po wojnie, kiedy ratował córkę spod kół pędzącej ciężarówki. I na jego pogrzebie, ponoć jak to było opisane w książce i w tym filmie jest właśnie też powiedziane, ktoś powiedział, że to jest kara za to, że ratował Żydów w trakcie wojny. I wydaje mi się, że to jest kwintesencja polskości. Bo to, że Polska jest krajem antysemickim, nie ulega wątpliwości. To jest ten film, czy to jest Pokłosie, czy to jest gro innych wydarzeń, to tak jest. Ale żeby coś takiego powiedzieć facetowi, który uratował bodajże 10 osób, to już jest po prostu nieporozumienie. Bo naprawdę ja bym rozumiał, okej, powiedział nie, dziękuję bardzo, koniec. Ale on się narażał siebie, swoich dzieci, bo jest taka jedna scena, która po prostu zatrzymuje akcję serca, dzieje się u niego w domu, ale potem jest wszystko już w porządku. I żeby coś takiego potem o takim człowieku powiedzieć, no to jest nieporozumienie. Naprawdę, jeżeli są wam bliskie i w ogóle lubicie filmy właśnie może jak Pokłosie, jak Lista Schindlera, ten film jest jak najbardziej dla was. Nie pozostawię was obojętnym na to, co się działo, a ja mówię dodatkowo pikanterii, smaczku, niestety smutku dodaje fakt, że jest to historia autentyczna. Miejmy nadzieję, że Hitler to był ostatni wielki niewał Austriaków, a ten film ode mnie dostaje 8 na 10. Czemu aż 8? Ponieważ jest świetnym filmem. Poza tym Agnieszka Holland po raz wtóry udowadnia, że potrafi zrobić kino dobre. I co mnie zaskakuje, ponieważ przez jej Janosika nie byłem w stanie do dzisiaj przebrnąć. Gdzieś zatrzymałem się 3/4 filmu i powiedziałem nie mam ochoty. Ale tutaj, proszę bardzo, kilka wcześniejszych filmów tak, też. Więc mam nadzieję, że ten Janosik to tylko wypady przy pracy. A skoro już Agnieszka Holland mowa, to który z filmów właśnie tejże reżyserki podoba mi się najbardziej? Czy właśnie na przykład był to może Zabić księdza, może Janosik,
możesz coś innego. Jakikolwiek był to film, piszcie jak zawsze pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia, podzielenia się itd. itd. Jeżeli podoba się, teraz widzicie, zaraz 4 pozostałe recenzje. Zapraszam również do obejrzenia, a my widzimy się już za tydzień. Cześć!